Panie marszałku, pytanie w kontekście wyborów, które już dużymi krokami się zbliżają, no tak, wyborów samorządowych właśnie. Tak. Czy macie kandydata jako SLD na prezydenta Wałbrzycha? Kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Wałbrzycha, mam nadzieję, będzie pokazany w tym roku. Będzie pokazany zespół ludzi, drużyna. Drużyna SLD, która wystartuje w wyborach samorządowych w przyszłym roku do Rady Miasta i do Powiatu. Uważa pan, że rządząca w mieście Platforma Obywatelska nie spełnia oczekiwań mieszkańców naszego miasta? Nie, pani, o to trzeba zapytać samych mieszkańców Wałbrzycha. Ja mam możliwość, nie znam specyfiki Wałbrzycha, no trudno, żebym znał, skoro jestem we Wrocławiu, ale mam kolegów w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Szymon Heretyk, pozostali inni członkowie Rady Powiatu, czy członkowie partii, którzy działają w Wałbrzychu, od których mam sygnały alarmujące. Tylko że ja uważam, że tutaj recenzentami poczynań władzy w Wałbrzychu obecnego prezydenta są sami mieszkańcy. Więc wystarczy otworzyć gazetę i przeczytać, co się w Wałbrzychu dzieje, pooglądać telewizję, pooglądać relacje zwykłych ludzi, którzy chodzą po ulicach miasta Wałbrzycha w poszukiwaniu pracy. To są główni recenzenci Rady Miejskiej i poczynaj pana prezydenta. To od nich zależy tak naprawdę, kto będzie w kadencji 2014-2018 prezydentem miasta. Jeżeli nie pójdą do wyborów, to ktoś za nich zdecyduje. To jest istotne. Dlatego ja namawiam, korzystając z państwa uprzejmości, żeby już dzisiaj myśleć, żeby już dzisiaj spotykać się z ludźmi, żeby szukać kandydata na prezydenta, żeby rozmawiać z mieszkańcami, czy faktycznie są zadowoleni. To jest istotne. Natomiast proszę wziąć to głęboko do serca. Każdy, kto odda głos do urny, zajmie stanowisko, swoje stanowisko w kwestii prezydenta miasta. Nie pójście do wyborów spowoduje, że ktoś inny za nas zdecyduje. Panie marszałku, czy to prawda, że Marek Dyduch powraca do Wałbrzycha? W pewnym sensie? Tak, słyszałem. Ja myślę, że będzie pani miała okazję zapytać Marka Dyducha. Marek Dyduch od lat był związany z Wałbrzychem, pomagał ludziom. On tam zresztą pomagał w całym okręgu wałbrzyskim, nie tylko, ale wiem, że miasto Wałbrzych leży mu na sercu. I z tych informacji, które ja posiadam, na pewno będzie pani mogła sama z nim na ten temat porozmawiać. Już angażuje się, od wielu lat zresztą angażuje się w sprawy Wałbrzycha i uważam, że robi to bardzo dobrze. A wstępny program wyborczy już powstaje? W tej chwili rozpoczęliśmy przygotowania do kampanii samorządowej. Program będzie przygotowany na jesieni, z tym, że to będzie główny program. To będzie taka narracja lewicowa dla województwa dolnośląskiego. Natomiast tutaj duża odpowiedzialność spoczywa na samorządach i na przedstawicielach partii w samorządzie województwa. Mówił tu o wójtach, burmistrzach, o radach gmin, bo to ci ludzie wiedzą tak naprawdę, co potrzeba zrobić jeszcze przez kadencję 2014-2018, jakie inwestycje są potrzebne, jakie kwestie społeczne, czego oczekują mieszkańcy. Ja bym chciał zaprosić do tworzenia programu mieszkańców, dlatego że jako SLD wyszliśmy z taką propozycją, my przedstawiamy swoje punkty, no ale być może mieszkańcy chcą się dopisać, bo przecież my nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów, prawda? Więc fajnie by było, gdybyśmy ten program tworzyli razem, współtworzyli razem z mieszkańcami. Chcemy usłyszeć głos ludzi. Co jeszcze trzeba zrobić? My swoje punkty przedstawimy, ale ja bym też chciał usłyszeć głos mieszkańców, czy oni się zgadzają z tymi punktami, a być może dopiszą jeszcze swoje. I w ten sposób będziemy konstruować program. Chciałbym na jesieni taką prezentację zrobić i rozpocząć już pracę z ludźmi, którzy, jeżeli otrzymają mandaty, będą reprezentować mieszkańców gminy, miasta, w Radzie Miasta, w Radzie Powiatu. A gdyby się nie udało samodzielnie wygrać tych wyborów, to koalicja z Platformą, podobnie jak koalicja z Platformą w sejmiku, wchodzi w rachubę? Żadna koalicja nie wchodzi w rachubę, dopóki nie ma ostatecznego wyniku wyborów. Nie ma takiej możliwości, żeby jako SLD podejmować dzisiaj rozmowy, rozmawiać z kimkolwiek na temat koalicji. Ja dzisiaj muszę zająć się, czy moi koledzy i koleżanki, musimy przekonać do siebie jak najwięcej ludzi, żeby oddali głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej, na kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I dopiero wynik wyborów zweryfikuje kwestię, czy pójdziemy samodzielnie, czy będziemy mieć zdolność koalicyjną, ale to dopiero po wyborach. Niczego, żadnych rozmów wcześniej nie będę podejmował, bo nie ma takiej potrzeby po prostu. Ja dzisiaj muszę przedstawić ludziom, my musimy jako SLD przedstawić ludziom swój program. To my musimy dzisiaj zadbać o to, żeby mieszkańcy nam zaufali, że przez 4 lata faktycznie przede wszystkim będziemy ich bronić i będziemy reprezentować ich interesy, a nie interesy na przykład różnego rodzaju
inicjatyw, które dzisiaj nie mają pokrycia w rzeczywistości, a są tylko obiecankami i gruszkami na wierzbie. To ludzie mają odczuć, że wybierają samorządowców, którzy będą ich reprezentowali, ich, przede wszystkim ich interesy. I niech to trwa rok, dwa, trzy. Ważny jest program, żeby go realizować konsekwentnie. Proszę mi powiedzieć, czy dzisiaj remontując 5 ulic, no fajnie, wizerunkowo dla miasta to jest dobre rozwiązanie. Tylko że po tych samych ulicach, czy one są wyremontowane, czy nie, będą chodzić dalej bezrobotni mieszkańcy. To jest główny problem? Jest. 16 czerwca Kongres Sojuszu. Wybiera się pan? Tak, tak. Mało tego, wybieram się i będę z przewodniczącym Millerem. Dostąpiłem takiego zaszczytu, że będę jednym z osób otwierających ten kongres, a między innymi będę zapraszał wszystkich na oglądnięcie wystawy Młodzi Wykształceni Bezrobotni. To jest ta wystawa kalendarza takiego społecznego, który został zainicjowany w ubiegłym roku. To jest apel do młodych i do przedsiębiorców. Chodzi o to, żebyśmy nie zamiatali wszystkich tematów pod dywan. Dzisiaj młodzi ludzie nie mają pracy. Jest to 15%, nawet więcej w skali kraju, ale na Dolnym Śląsku jest to 15% wszystkich, którzy kończą studia. No i co? Mamy ich pakować, żeby wyjeżdżali do Irlandii, do Wielkiej Brytanii? Umowa śmieciowa jest w porządku, ale umowa śmieciowa, znaczy umowa śmieciowa, umowa zlecenie czy umowa o dzieło, niech sobie będzie, niech funkcjonuje, ale ona nie może być sposobem na życie. Ludzie muszą zarabiać. Ludzie muszą widzieć wizję, mieć przed sobą wizję, że pójdą do pracy, że zarobią, będzie ich stać na spłacanie kredytu. Ja już nie mówię o kupnie mieszkania, bo wszyscy mówią o kupno mieszkania. Nie! Niech ci młodzi ludzie, którzy skończą studia, ktoś da im szansę, pójdą do pracy, wykażą się, ale dzięki temu, że zarobią, to zarobią również na ratę kredytu za mieszkanie. No przecież sami sobie nie kupią, no bo z czego mają mieć pieniądze? Tym recepta jest, tylko problem polega na tym, że muszą to, że tak jak mówię, ocena zostanie dokonana przy urnie wyborczej. Dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej ma najmniejszy klub w parlamencie w całej historii. I to była nasza porażka, do tego się trzeba przyznać, koniec, kropka. Traktuję to jako eksperyment i więcej nigdy czegoś takiego. Dzisiaj przygotowujemy się do kampanii samorządowej. Równocześnie mamy wybory do Europarlamentu. Później czekają nas wybory, rok później, czyli 2015, czekają nas wybory prezydenckie i później wybory parlamentarne. I dopiero można z ludźmi rozmawiać. Oczywiście, że można ich przekonywać do swoich racji. No ale problem polega na tym, że do wszelkiej racji, żeby ją zrealizować, trzeba mieć większość. To jest cel, który sobie SLD dzisiaj stawia. Chodzi o to, żeby SLD nie było jako traktowane jako podmiot, który jest dopraszany do koalicji, ale zróbmy wszystko, żeby SLD dopraszał, jeżeli będzie taka konieczność. To jest istotny element. Kongres jest bardzo ważny, bo kongres skupi wokół siebie prawie 100 organizacji, 100 podmiotów lewicowych. Mówimy tutaj o lewicy społecznej. Zresztą takie ruchy dzisiaj widać w całej Europie. I widać też kwestie, że sobie rządzący nie radzą z pewnymi sytuacjami. Oczywiście mamy tematy zastępcze, typu zegarki, nie wiem, zabranie pieniędzy dzieciom z siatkówki i przekazanie na koncert. Ja też lubię muzykę. Wie pan, ja też lubię słuchać muzyki. Ale jakbym miał do wyboru, czy dać pieniądze na siatkówkę dla dzieciaków, czy dać na koncert, pewnie dałbym, na pewno dałbym na dzieci, no bo to jest istotny element. Nie? Madonna może przyjechać dzisiaj, może przyjechać za 5 lat. Zgoda, każdy zespół. Ja sobie zdaję z tego sprawę, też lubię muzykę i nie chcę tego nikomu odbierać. Promocja stadionu jest też ważna, w końcu mamy te stadiony, ja nie jestem przeciwnikiem, tylko to jest kwestia jakby dalszych inwestycji, przemyślenia kwestii jakby promocji miast czy kraju poprzez stadiony. Czy nam się to sprawdzi, czy nie, tego nie wiem, ale życzę, żeby tak było, bo to wszyscy będą się musieli z tym zmierzyć, bez względu kto będzie rządził. Czy SLD, czy inne ugrupowania prawicowe, jak Platforma i PiS, to nie ma znaczenia, wszyscy muszą się z tym problemem zmierzyć. Chodzi o pomysł, żeby go mieć. To jest istotne. Przed chwilą wspomniał pan o przekonywaniu. A czym prezydent Szełemej przekonał Dariusza Lendę, żeby mu tak ochoczo w kampanii wyborczej pomagał, zamiast na przykład Mirosławowi Lubińskiemu? Nie mam pojęcia. Musi pani zapytać pana Dariusza Lendę. Ja nie wiem, ja nie rozmawiałem z Darkiem Lendą od dłuższego czasu, od momentu, kiedy przestał być członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale chce wrócić podobno. Tak słyszałem, ale to już też pytanie do Szymona Heretyka, który jest przewodniczącym partii. To są jego decyzje, to są decyzje Rady Powiatu, czyli właściwych organów statutowych. Musi na pewno dojść, jeżeli będzie taka możliwość, czy on chce, no to oczywiście tutaj głos decydujący ma Rada Powiatu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ludzie SLD mają tutaj głos decydujący. Każdy może popełniać błędy, jasne, że tak. Ale tutaj decyzję pozostawiam autonomicznie Radzie Powiatu Wałbrzyskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Tak na koniec, dostał pan Wipowskie zaproszenie na koncert Anny Marii Jopek do Wałbrzycha w trakcie otwarcia Aqua Zdroju? Czego? Aqua Zdroju. Nie. Nie. Nie, ale nie mam żalu. Nie, nie mam żalu, bo wie pani, no to są różnego rodzaju... A czego mówi pani Wipowskie? No bo koncert będzie tylko za zaproszeniami, jak się dowiedzieliśmy od pani rzecznik. W jakiej okazji? Otwarcia Aqua Zdroju. A na kogo jest ten Aqua Zdrój? No, Aqua Zdrój jest podobno dla wszystkich Wałbrzyszan i nie tylko. Mieszkańców? Tak. Czyli ja rozumiem, że jest impreza przygotowywana dla mieszkańców Wałbrzycha, którzy chętnie by chcieli przyjść i posłuchać Anny Marii Jopek. No to ja się cieszę, że mieszkańcy będą mogli z tego skorzystać. Nie będą. A dlaczego? Bo nie będą tam zaproszeni. Jest to impreza zamknięta. A, to jest impreza zamknięta. Tak. To trudno. To nie mam tutaj, w tym przypadku nie mam zdania na ten temat. Ja myślałem, że jak robi się tego typu imprezy, otwiera się akwapark, czy otwiera się boisko na przykład, no to zaprasza się mieszkańców, żeby mogli zobaczyć i skorzystać. Mieszkańców się zaprosi następnego dnia. W piątek, tak. A, czyli są jednak mieszkańcy przewidzieni tutaj, jeżeli chodzi o otwarcie. Fajnie, super. No to cieszę się. No ale pan moim zdaniem jest VIP-em i nie dostał pan takiego zaproszenia. Wie pani co, nie czuję się specjalnie VIP-em. Być może z racji pełnienia funkcji, takie przyzwyczajenie jest, ale ja do tego nie przywiązuję. Panie marszałku, już słyszeliśmy o tym, że nie będzie pan zaproszony na otwarcie, być może będzie, ale no póki co jeszcze nie, na otwarcie Aqua Zdroju. A czy dzisiejsza wizytacja jakby górników w szpitalu imienia Sokowskiego, pan prezydent zaprosił górników na takie odwiedziny. Słyszał pan o tym, czy nie? Nie, o tym nie słyszałem. Natomiast ja pani powiem tak, jeżeli się robi dobre rzeczy dla szpitala, kupuje się sprzęt, z którego mogą skorzystać ludzie, to jest bardzo pozytywne i powinno tak być. Mieszkańcy powinni wiedzieć, co mają, jakie mają wyposażenie w szpitalu, z czego mogą korzystać. No to jest istotne. To jest bardzo ważny element, więc jeżeli są tego typu, no nie nazwałbym tego wycieczką, ale prezentacja sprzętu, który został zakupiony, remontu, wyposażenia, to tak, okej, to zgadzam się, żeby jak najszersza grupa społeczna ludzi, żeby po prostu ludzie, mieszkańcy, żeby wiedzieli, co się w szpitalu znajduje, co jest, z czego mogą korzystać, w razie czego odpukać. Nie życzę nikomu, ale że jest, ważne, że jest w takiej świadomości ludzkiej, to też jest istotny element. Że nie muszą gdzieś szukać na przykład, nie wiem, porady czy jakichś zabiegów, nie muszą jeździć ileś tam kilometrów, set, tylko mają na miejscu dobrze wyposażony szpital. Tutaj to zgoda. A zbyt wysoka pensja nie zaprząta pana uwagi? Pana prezydenta Szełemeja, który w tym wypadku jest panem doktorem ordynatorem? Ja myślę, że ona na pewno zaprząta głowę dzisiaj mieszkańców Wałbrzycha. Wie pani, ja nie kolekcjonuję wynagrodzeń. Ja mam jedno, na które pracuję, natomiast tutaj faktycznie ta sytuacja, ona jest dosyć skandaliczna. Mówimy tutaj mówimy o czystych intencjach, mówimy o pewnych zasadach, że większość samorządowców dzisiaj, nie mówię tutaj o ludziach, którzy pełnią swoje funkcje z wyboru bezpośredniego, społeczeństwo patrzy im na ręce. No i mają jedną pensję, jest burmistrz, jest prezydent. Czy ona jest wysoka, czy mała, nie dyskutuję dzisiaj na ten temat. Ale jeżeli pobieramy dwa wynagrodzenia i to z tego, co czytałem w gazecie, jest to tylko 1/4. Wie pani, to ja bym tak się zastanawiał, czy być dalej prezydentem miasta. No bo nas jakby ogranicza ustawa kominowa i dobrze. I to nie są złe wynagrodzenia. Mówimy o samorządowcach, prawda? Nie są to złe wynagrodzenia. Jak ktoś chce zrobić więcej, niech idzie do biznesu. Proszę bardzo. Wolna droga. Natomiast dzisiaj no, mamy taką trudną sytuację. Ja bym się zastanowił, czy na 1/4... Jakie to jest wynagrodzenie? Około 140 tysięcy rocznie. 11-12 tysięcy tak. Miesięcznie, prawda? Na 1/4 etatu. No to ja bym się zastanawiał, czy dalej być prezydentem mieszkańców, czy być ordynatorem szpitala. No bo jeżeli 1/4 daje nam w sumie matematycznie 4/4, to pomnóżmy to wynagrodzenie razy 4, no to jest kapitalna pensja na cały etat. No to po co ja miał być prezydentem? Więc siedzenie na dwóch stołkach czasami dla zdrowia nie jest dobre. Pobieranie wynagrodzenia ze szpitala nawet w 1/4, ale w wysokości kilkunastu tysięcy złotych plus kilkanaście tysięcy jako prezydent, to niech mieszkańcy Wałbrzycha sobie sami odpowiedzą. Czy chcą mieć takiego prezydenta? Sojusz Lewicy Demokratycznej pozostaje w koalicji w sejmiku z Platformą Obywatelską. Szpital jest jak najbardziej szpitalem publicznym. Czy Sojusz Lewicy Demokratycznej nie planuje jakichś rozmów tutaj, chociażby w Komisji Zdrowia czy Komisji Rewizyjnej sejmiku? Nie, Sojusz Lewicy Demokratycznej wyraził swoje stanowisko jasno, precyzyjnie, co do próby
zmiany, prywatyzacji szpitali na Dolnym Śląsku? Mamy jednoznaczne stanowisko: nie. Nie zgodzimy się jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, dopóki jesteśmy w koalicji, czyli dopóki od nas coś zależy, po dokonaniu analizy i po rozmowach z ludźmi, po rozmowach z pielęgniarkami, po rozmowach z pacjentami, nie ma takiej możliwości. Ludzie się boją, bo nie wiedzą tak naprawdę, czy koszyk podstawowych świadczeń zdrowotnych zostanie zachowany, czy nie. Każda spółka liczy na to, że musi mieć zysk i to jest, w prawach ekonomii jest to zupełnie normalne, ale nie w przypadku szpitala. Nie ma tutaj złotej recepty na to. Nie ma takich informacji popartych dowodami, że 80% szpitali w skali kraju na przykład, które, załóżmy teorię dzisiaj, prawda, że ileś procent szpitali w skali kraju zmienia się w spółki prawa handlowego, zaczynają przynosić zysk i nie tracą przy tym pacjenci. Ja nie mówię tutaj o osobach, których stać na to, żeby zapłacić za drogie zabiegi, albo żeby uzyskać jako spółka, żeby mieć kontrakty na te zabiegi lepiej płatne, bo to jest zupełnie normalna rzecz. Ale pytanie jest jedno. Co z podstawowym koszykiem świadczeń zdrowotnych? Czy zostanie zachowany na tym samym poziomie, czy się zmniejszy? I ludzie się tego boją. Ludzie się tego boją, bo dzisiaj stoją już w kolejkach. Dzisiaj nie wybiera się pacjentów, kogo chce się leczyć. A tak czasami jest. Nie straszy się ludzi tym, że nie będą mogli się leczyć u kogoś w szpitalu. A poza tym szpital to nie jest prywatny ugor. To nie jest prywatna spółka. Dzisiaj szpital należy do wszystkich. I każdy ma prawo się tam leczyć, każdy ma prawo przyjść i zapytać o poradę. Natomiast dopóki Sojusz Lewicy Demokratycznej jest w koalicji, jest współodpowiedzialnym za województwo dolnośląskie, nie ma zgody na to, żeby prywatyzować szpitale. A takie pytanie mi przyszło do głowy, jak wytłumaczyć argumentację podawaną przez pana prezydenta Szełemeja odnośnie komercjalizacji szpitala imienia Sokołowskiego w kontekście otrzymywanej przez niego bardzo wysokiej pensji. Mówił o tym, że szpital jest zadłużony, należy skorzystać z tak zwanej ustawy oddłużeniowej, a jednocześnie pan prezydent pobiera tak wysokie apanaże. Wie pani, tu i tutaj jest ten problem. Pytanie, czy to mówi doktor Szełemej, czy to mówi pan prezydent Szełemej? To pytanie sobie trzeba zadać. Czy pan prezydent mówi to w trosce o mieszkańców swojego miasta, żeby mieli się gdzie leczyć? Czy pan doktor Szełemej mówi to w trosce o swój szpital i o swoją kasę, którą chce zarabiać? Czy miasto Wałbrzych jest miastem mieszkańców, czy jest prywatnym miastem pana prezydenta? Czy szpital dzisiaj jest prywatną spółką pana prezydenta, czy jest szpitalem, do którego dostęp mają wszyscy mieszkańcy? Takie pytanie sobie trzeba zadać. Ja też takie pytanie postawię. Bo to jest istotny element. Będziecie o tym jeszcze rozmawiać? Wie pani, no zawsze będziemy rozmawiać. Tylko tak jak mówię, dopóki Sojusz Lewicy Demokratycznej jest w koalicji dzisiaj, no to mowy o prywatyzacji szpitali nie będzie w tej formie, która jest dzisiaj. No nie, bo wie pani, dla mnie ważniejsi są ludzie. Ja nie pojadę dzisiaj na rozmowy z dyrekcją szpitala. Oczywiście, że tak. Też biorę to pod uwagę, bo rozmawiać trzeba ze wszystkimi, ale mnie interesują ludzie, pacjenci i personel, który tam jest zatrudniony. Jaką mamy gwarancję, że ci ludzie będą dalej pracować? Miasto Wałbrzych jest jednym z biedniejszych miast. Ludzie nie mają roboty. No wystarczy się przyjechać i zobaczyć kamienice, jak wyglądają ludzie, którzy chodzą ulicami miasta, pomimo tego, że roztacza się przed nimi wizję. Zgoda, to nie jest nic złego mieć wizję, bo ktoś, kto nie ma wizji, to nie potrafi zrealizować swoich celów. Ale te wizje trzeba podzielić, te wizje muszą dotyczyć przede wszystkim mieszkańców. To jest istotny element. Jeżeli tego nie będzie, no to nie ma specjalnie o czym rozmawiać, albo się trzeba zastanowić nad tym, ale mówię, weryfikacji można dokonać dopiero w momencie, kiedy będzie się wrzucało kartkę do urny i podejmowało decyzję, kogo by się chciało mieć za gospodarza swojego miasta. Kto tak naprawdę okaże się gospodarzem ilu mieszkańców, kto będzie reprezentował interesy mieszkańców. To jest istotny element. Zresztą to powinno przyświecać każdym wyborom, nie tylko samorządowym. Być może jest to wypowiedź ideologiczna, no ja tak po prostu myślę. Taką strategię, czy taki rodzaj pracy przyjąłem, przychodząc do Urzędu Marszałkowskiego. Więc nie będę go zmieniał, bez względu na to, czy ktoś kandyduje na wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta. Czy aglomeracja wałbrzyska to jest jakiś pomysł? Wie pani, mnie jest trudno wypowiadać się za aglomerację w Wałbrzysku. Ja nie mieszkam w Wałbrzychu, więc moja wypowiedź nie do końca będzie wiarygodna. Powstają różnego rodzaju tego typu stowarzyszenia. Nazwijmy to umownie stowarzyszenia, bo formuły prawnej to nie ma. Natomiast powstaje grupa
mobilizuje się grupa na przykład samorządowców, bo być może łatwiej im wtedy jest reprezentować wspólny program, ale wspólny program na przykład w zakresie budowy dróg, infrastruktury, bo przechodzi przez kilka miast na przykład, nie? W kwestiach turystycznych, bo można też jakieś szlaki pociągnąć i kilka miast może na tym skorzystać. Kwestia rozwoju infrastruktury turystycznej też może dotyczyć nie tylko jednego miasta, ale kilku. I w tym przypadku uważam, że jest to słuszne. Pytanie tylko, czy służy to jednemu, czy ma służyć to wszystkim, którzy do tej aglomeracji wchodzą. No, oczywiście słucham mieszkańców, bo czasem spotykam się z nimi, jak jestem w Wałbrzychu, rozmawiam ze swoimi koleżankami, kolegami z partii, ale trudno jest mi wyrobić sobie tego typu zdanie. Najlepiej zapytać samorządowców, bo to jest istotne. Bo każdy samorządowiec, wchodząc do takiej aglomeracji, musi również się wytłumaczyć przed swoimi mieszkańcami, po co to robi. Jeżeli robi to w słusznym celu, bo faktycznie można dzięki temu skorzystać, proszę bardzo. Tylko pytanie, kiedy osiągniemy ten wynik, kiedy osiągniemy ten efekt. To jest najbardziej istotne. Natomiast ja podejrzeń żadnych nie mam, dlatego że trudno jest mieć dzisiaj jakiekolwiek podejrzenie. Ja muszę zobaczyć coś, czy coś zostanie zrobione, czy dzięki aglomeracji na przykład skorzystają wszyscy na tym. To jest istotne. Mają skorzystać nie tylko burmistrzowie i wójtowie tych gmin, którzy weszli do aglomeracji, ale mieszkańcy muszą zobaczyć, że wójt, prezydent, burmistrz, który ich reprezentuje, który przez nich został wybrany, dokonał dobrego wyboru, bo oni na tym skorzystali. W krótkiej czy w dłuższej perspektywie, nie mówimy tutaj o miesiącu czasu, przecież ani o pół roku, prawda? Ale musi być plan, jeżeli on jest konsekwentnie realizowany, no to okej, warto. Natomiast jeżeli ma służyć tylko jednemu, to proszę sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie.